błagam, dokąd pan leci? Do Wrocławia. Mój złoty, mam zagranicznych gości. Czy nie zechciał pan odłożyć kawałek drogi? Dokąd? Do Oświęcimia. A nie, nie mogę. Proszę pana, oni jutro rano odlatują do Stanów. Niestety nie mam czasu. A tej małej bardzo zależy, żeby zobaczyć Oświęcim. We can get in. Please tell him that we're quite willing to pay. Waiting, please. Let's invite him in too. Dziękuję, Rudy. Please, calm down. Przepraszam pana bardzo. I will meet you at the camp. I shall be there in 2 hours. Dziękuję panu bardzo. I simply don't understand it at all. Why is this fellow wasting so much of his time? He doesn't even know us. Rudy, I told you to shut up. Bah. So this is Auschwitz concentration camp. But they've always written about millions of people. And yet it's only quite a small place. Draw in this grove for people, please. Come on, Julie. Serdecznie panu dziękuję. Miało ono 3 piece firmy Top Zone w Erfurcie i mogło spalać dziennie 350 zł. Po zwiedzeniu obozu centralnego obejrzymy je sobie, a teraz proszę za mną.
wyjaśnić, że my polityczni. Panie Henryku, trzeba coś zrobić. Herr Oberst! Leider haben wir keine Möglichkeit, ein Sanatorium für Sie zu schaffen. Sie sind in einem deutschen Konzentrationslager. Für euch höchstens 3 Monate Leben. Und nachher durch den Kamin. Das ist nicht recht. Wir sind keine Kriminellen. Das wissen du! Los! Schlagen! Ja, David! Nie odjechał pan. Tu jest taka jakaś atmosfera. Te drzewa, te druty. To człowieka jakoś dziwnie wciąga. Prawda? Tak. Chyba tak. You happen to know whether all this is authentic? I mean the barbed wires and everything. I heard that the wires were electrified. I wonder what the voltage was. 380. Why did they put people in a place like this? Were they all communists? Perhaps they shot the Nazis and the Nazis put them in here. Must have been quite a combination. Sorry.
pomidory, truskawki, śmietana. I coś takiego. Och, och, och. Jestem zdolna? Genialna. Mówiła mnie na ulicy. Bierz to. Idź do domu i napal pod blachą. Ja tylko skoczę po świeże kwiaty. Jak święto, to święto. Pa. Na ulicy. Zaraz wracam. Verfluchten Schweine! Herr Offizier! Herr Offizier! Verzeihen Sie bitte, das ist doch eine Frau. Was? Streife! Streife! Schnell auf! Schnell auf! Los, los! Ich werde euch helfen! Los, schnell! Ab 65,29. Zum Verband. 18,17. Panie Karolu, musimy coś zrobić. To inżynier Bednarek. Byłem z nim na wojnie. Swój chłop. Fleckfieber. Allgemeine Körperschwäche. Der kann noch arbeiten. Er ist ein Ingenieur. Was bist du von Beruf? Ab 1927. 37. Nie udało się. Panie Karolu, błagam pana. Musimy obsadzić tego człowieka. Idźcie teraz stąd do roboty. Rasch, 20.20. Matula. Henryk Matula. Wiktor, und was jetzt? Jetzt
werde ich in dem Wirts einreden. 21.156. Bednarek! Henryk Bednarek! Zaraz! Bednarek wykitował! Ein ganz interessanter Fall. Salmonella cholerae suis. Victor, schreiben Sie. Jawohl, Herr Doktor. Wie viele haben wir noch für heute? Das ist der letzte, Herr Doktor. Gott sei Dank, ich falle um. Eine Masse interessanter Fälle und noch dazu meine Habilitationsarbeit. Prüfen Sie mal, ob er arisch ist. Jawohl, Herr Doktor. Henryk Matula, Pole. Also doch, meine These scheint sich als richtig zu erweisen. Die Juden sind die Typhusträger. Und diesen Gedanken soll ich auch notieren? Victor, meine Geduld ist nicht unerschöpflich. Wir sind zwar Landsleute, aber... Herr Doktor, darf ich etwas sagen? Bitte. Ich hoffe, dass Sie keine Angst vor mir haben. Vor einem Arzt oder einem SS-Mann? Victor! Der Gang ist wohl auf. Wir wollen an ihm ein neues Bayer-Medikament erproben. Bitte schreiben Sie. Jawohl. 20 Tropfen ST2, eine Woche lang. Sie wollten mir etwas Wichtiges sagen. Herr Doktor, wir wissen genau, dass die Grundregel zur Bekämpfung des Fleckfiebers ist die strenge Isolierung der Kranken im Krankenhaus. Nun aber die Häftlinge mit Fleck fürchten den Krankenbau. Also die Krankheit wird verschleppt. Die Häftlinge haben Angst vor der Spiele. Wovor? Ich fürchte es zu sagen, Herr Doktor, es geht um Dinge, die vor Ihnen geheim gehalten werden. Die politische Abteilung bringt die Kranken um. Tja, meinen Sie die Juden? Nein. Zum Phenolspritzen schickt man auch Arie. Völlig gesunde. Sogar Deutsche. Deutsche? Victor, Sie wissen nicht, was Sie sagen. Ich habe schon genug gesagt, Herr Doktor. Es reicht für eine Kugel. Lassen Sie es abholen. Jawohl, Herr Doktor. Sagen Sie, dass er mein Versuchsobjekt ist. Eine Woche Diätsuppe. Stubobi! Objekt Obersturmführer Wirta. Dawaj łóżko. Henryk Matula. Co za jeden? Taki jeden. Mój znajomy. Chcesz, żebym się tym hacharem zajął? Pół jego zupy i cyferblat. Nie mam zegarka. Cugang stoi za drutami, zorganizuje, a nie to psińca mnie obchodzi, niech zdycha. Dobrze. Spróbuję wyczasnąć ci zegarek. Dobra, znaj grafa. Dla swoich znajdzie się to i owo. No ojciec, jazda. I tak skrepirujesz. Matula, Matula, tylko nie sraj w łóżko, herbotem. Bredzi, numer mu się poplątał. Mnie za jedno, szajsegal. Zajmijcie się nim, żeby nie gadał bzdur. Panie Henryku, niech pan sobie mnie przypomni. To ja, major Gil. No, panie Henryku. Maryjko! Henryk! Żona. To Janek Smolik, opowiadałem ci kiedyś, tak? Jak ukradliście wujowi żaglówkę. Bardzo się cieszę. Pan major Gil, dzięki przytomności umysłu pana majora widzisz nas tu. Mogło być jeszcze gorzej. Nie stójmy tu, Henryk. Proszę do nas. Chodźcie, chodźcie. Zacznie się ofensywa na zachodzie,
Alianci dadzą im lupnia i przepędzą nas zbity leb. Do gwiazdki będzie po wszystkim, prawda, panie Henryku? Obawiam się, że to nie takie proste. Chyba to jednak potrwa trochę dłużej. Niestety. Ależ panowie, nie upadajmy na duchu. Jest rząd na emigracji, są alianci. Już oni będą wiedzieli, co zrobić. Tymczasem trzymajmy się razem. Prosimy do nas. Zaraz zrobię herbatę. Dziękujemy serdecznie. Dziś nie. Każdy śpieszy się na własne śmiecie. I tak za kilka dni musimy się spotkać. Janek wpadnie któregoś dnia do nas, panie majorze. Prosimy bardzo. A zatem do zobaczenia. Do widzenia. Nazywasz się Matula, nie Bednarek. Matula. Matula. Moja żona musi wiedzieć, że żyje. Zrozum, że wreszcie. Inaczej się nie dało. Poszedłbyś na szpilę. No, Matula. Matula. A ja? Bednarka zabili, nie żyje. Żona dostała zawiadomienie, żeś zmarł. Myśl, że do cholery teraz o sobie. Wkuj, jak się nazywasz i zapomnij o tym, co było. Karol. Masz tego trochę. Była draka. Więc nic ją mało nie wpadli. Lobstera! Zamykać bloki! Lobstera! Wszyscy do łóżek! Cisza! Coś kureckiego dzieje się w Lagrze. Wszyscy SS-mani walą na jedenastkę. Borek, trzeba usunąć ze szpitala, kogo się da. Mam tu jednego na liwnym nazwisku. Jak się wyliże z tyfusu, trzeba go będzie upchnąć w bezpieczne komando. Panowie, a może to już koniec? Może już Anglicy wylądowali? Union. Ruscy, jeńcy. Jazda do łóżek. Już. Szybko, szybko. Szybko. No i co, major? No i co? Gdzie są twoi Anglicy? Prędzej, prędzej. To nie szpila ani rozwałka. Gaz, gaz, rozumiecie? Trują ich jak robactwo gazem. Wszystko przez was inteligenty zasrane. Coście narobili, wojnę żeście sprowadzili i was wytrują wszystkich po kolei! Wszystkich! Schweine!
Clothing and effects of the victims were sent from the camp to Germany. In the month of June 1944, 99,922 sets of children's clothes and underwear were sent. Tu widzicie Państwo gabloty z puszkami po cyklonie B. Cyklon B wytwarzano w postaci małych grudek nasyconych cyjanowodorem. A oto jedno z czterech nowoczesnych krematoriów, które wraz z komorami gazowymi zbudowało SS. A tu transport idzie do rozbierajni. Stamtąd przechodzi do komory gazowej. Cyklon B wrzucano potędy i po około 25 minutach wyciągano zwłoki. Tu zginęli moi rodzice. Wywieźli ich z Francji. What's the matter? You look quite pale. It's that damned guide saying such terrible things in that awful gloomy voice. Do you know how much it would cost to get a good guide? You don't need a guide. I will guide you myself. You've seen the museum before? No, but I can act as your guide. Ty, nowy! Nie gap się, mieszaj, mieszaj! Matula. Henryk, zawołaj mi tu Czarnego. Czarnego zawołaj, mówię! Uwaga. Macie. Trzymaj. Macie. Czarny. Czarny. Jaki ja tam czarny? Czarny. Nie widzisz, że to mnie mowa? Bolek cię wzywa. Dobra, dobra, idź do roboty. Guten Tag, Herr Post. Witę do środeczka. Bolek! Bolek, szybko. Herr Scharführer, schon spät. Ja, ich komme schon. Belek, bierz. Nadika? Gut. Prost. To będzie dla was, dla kobiet i dla szpitala męskiego. Ale targacie tego na Hama nie za dużo naraz. A co? Mamy naszego SS-mana w kieszeni. Za wódkę i żarcie gotów skoczyć do piekła. Chodź na tumule! Maści, wpieprzaj! Ja mam to zjeść. Jaki durny, musieli mu zdrowo przypieprzyć. Panie Henryku, pan tutaj u Wolka? Tak. Dał nam go Karol z rewiru. A pan major się orientuje, co to za jeden? Tak, to taki swój chłop. Panie Wolku, co to wszystko? Cholera ich wie. Widzieliście kogoś? Kupę ludzi. Byliśmy w dwóch wsiach. A na świecie? Na świecie. Matula.
pomóc? Ściągaj portki. No szybko, bo ci przyłożę. Uważajcie tam, chłopaki. Uważam. Ty, Bolek, a jak go wsadzą na kozioł i wlepią parę kijów, to nie wyśpiewa? Są tacy, co go znają. Nie nasza rzecz. Oblepiony jak choinka. Będzie wesoło, jak to wszystko dostanie się w łapy polityczne. Powiesz, że znalazłeś to na środku lagru, no nie? A ty, misiu, lepiej uważaj na siebie. Widzę, że się przydajesz. Masz. No, no, idź już, idź. I zaczekaj na mnie przed blokiem. Jakie wiadomości? Złe. Się samku. A jak głowa? Boli jeszcze? Teraz. A mnie nie głowa. Tu poleżę jeszcze długo na brzuchu. No, Gates. Pasał! Das ist Henrik. Unser Halt nierównej walki. Wieder mal Glück gehabt, was? Wir kennen uns doch. To jest Wiktor. No, z nim tu już bywaliśmy i na wozie, i pod wozem. 9 lat już chłop siedzi. Dziękuję. How schon jetzt ab? Schon gut. Henryk Bednarek! Henryk! Henryk! Gdzie się wałęsasz? Co się stało? Musisz iść po Karolę. Koniecznie. Musisz mu powiedzieć, że to jest właśnie Smolik. Jaki właśnie Smolik?
Malik, mój znajomy. Znajomy Bednarek. On wie, że Bednarek nie żyje. Poznał mnie. On jest przyjacielem majora. Może by major coś... Bolek, zawołaj tu majora. Dobra, zdaj się na mnie. Zobaczymy. Henryk, wracamy na blok. W tym transporcie jest jeden taki, co zna moją żonę. Chciałbym... Dobra. Tylko uważaj, bracie. Tutaj są wszyscy do siebie podobni. Pomyliłeś się na pewno. Dobrze. Ale podobno wielu rzekomo zmarłych w obozie żyje. Nie, pod tym względem SS jest sumienny. Niemożliwe, żebym się pomylił. Musiałeś się pomylić. Profesor Werner, znałem dobrze Bednarka. Jak umarł? Zaszpilowali go. Dostał zastrzyk fenolu w serce. Musicie się przygotować na najgorsze. Tu jest piekło. Prosimy nie straszyć. Piekło jest wszędzie na tej ziemi. Ostatecznie zagarnęli nas w kawiarni. Przypadkowych ludzi. Panie majorze, niech pan to schowa. Cóż nam może być? Musimy się dobrze zająć tymi ludźmi. A przede wszystkim Smolikiem. Znam go, to potrzebny człowiek. No właśnie, Smolik i ta cała heca z Bednarkiem. W razie czego nie wyplączemy się. Paskudna sprawa. Henryk nie może się dowiedzieć, że Smolik ożenił się z jego żoną. Dowiedzieliście się o Maryjce, o mojej żonie. Pani Maria była zdrowa, kiedy Smolik widział ją po raz ostatni. Musi go pan unikać, panie Henryku. Musisz go unikać, rozumiesz? Jaką cholerę łazisz po całym lagrze i narażasz nas wszystkich? Cii, spokojnie, uwaga, coś ten blondyn nam się przygląda. Wynoś się stąd. W razie czego rozmawiamy o tyfusie. No idź. Achtung! Häftling numer 400. Na? Worüber wird denn hier geplaudert? Sicher über Politik, was? Nein, Herr Untersturmführer. Von Typhus. Immer mehr Kranken. Was habt ihr gesprochen? Von Leusen. Herr Untersturmführer von Leusen. Na wule! Spisałeś się dobrze. Masz. Zorganizowałem ci wszystko. A tu będzie spał. Razem ze mną. Trzymaj. Jeszcze w tym tygodniu, ale spróbuję. Późno dzisiaj, wobec tego do jutra. Jeszcze pogadamy. Dobra. Do widzenia, pani Mario. Przepraszam za kłopot. Kłopot. Dobranoc. Po co on tutaj stale przychodzi? Ja nie chcę. Wydawało mi się, że go nawet lubisz. Lubię. No. Ale nie chcę, żebyś się wtrącał do tych spraw. Masz swoje karbidówki. Dla Niemców nie pracujesz. Wystarczy. Resztę zostaw politykom. Że uszu tej całej konspiracji. Gadanie przeciwko czołgom i samolotom śmieszne. Nie będzie pokój, przynajmniej między nami.
Boję się. Nie zostawię mnie nigdy samej. Idą. Gotowe. Uważajcie tam, chłopaki. Czarny. Dobra, dobra. Coś się tam zaczyna u kobiet. Apel czy co? Zdrastwuj, Tyriwiata. Cześć. Serwus. Co nowego? Gorąco. Pod Charkowem nasi walą naprzód. Macie ten meldunek o gazowaniu? Jest tam w środku. Włóżcie i to. Dostałem od Sugangu. Będzie za co kupić lekarstwa. Słoninka i aspirynka. Lepiej niech kupią parę splów. I powiedzcie tam, komu trzeba, że dość do jasnej cholery tego czekania. Trzeba czekać. Jeszcze nie pora. Te, major! Nie strugaj wariata. Spójrz, co się dzieje. Nie pora. Oleg mówił z Ruskimi, niech sam powie. Z Rosjanami? Nie było polecenia. Było polecenie, żeby iść do komina. Właśnie. Majorze, polecenia, rozkazy, a co my robimy, żeby się jakoś z tego... Panie Bolku, spokojnie, trzeba wierzyć. Morele, morele. No chłopaki, nie gapicie. Do roboty. Bronek. Czarny. Felek. Matula. Chłopaki, walcie na kobiecy. Jest dach do roboty. Tak jest, zrobi się. Czarny? Masz tu poczet dla kobiet. I uważajcie, co się tam dzieje. Wiesz? Będzie selekcja. Spokojnie, chłopaki. Idziemy. Häftling Nummer 1505. Rein. Warum so spät, Herr Doktor? Alek. Tak. Spróbuj wywołać je po nazwiskach. Dobra. Samochody jadą. O Jezu! Uciekajcie! Uciekajcie! Uciekajcie, selekcja! Maria Smolik. Maria Smolik. Maria Smolik. To ja. Tutaj. Pani mąż czuje się dobrze. Jest u nas na rewirze. Dostała wiadomość, że nie żyjesz. Była zupełnie samotna. Bezbronna jak to ona. Nie możesz mieć do nas żalu. To nie nasza wina. Czemu na miłość boską nie dałeś znać? Nie mogłem. Co ja mam teraz zrobić, powiedz? Ogłoś, że Matula do Bednarek. Smolik ist krank und kann sich nicht beim Rapporteur melden. Außerdem, die Kranken unterstehen ausschließlich dem Befehl des Arztes und nicht dem der politischen Abteilung. Kapiert? Smolik ist chory i nie może opuszczać szpitala. Rozumiesz? Panowie, macie do czynienia z żołnierzem. Nie ukrywajmy przed nim prawdy. Więzień Smolik głosi się na blok 11.
Za pozwolenie. Ja. Wie viele schon? 160. Wie viele noch? 7. Proszę strzelać. I don't get it. A prison inside a prison? What the hell for? Enormous. But it's so big. Just how big do you suppose this place is? I don't know, but it's big. It's tremendous. Who do you think they built this place for? Who knows? Olka, czy mógłbym zobaczyć Marię Smolik? Matyfus powinna tu być na bloku. Masz. Zachowuj się jak lekarz. Masz tu karteczkę. Załatw szybko. To ciężki przypadek. Jak będę miała lekarstwa i nie zrobią nam selekcji, jest nadzieja. Pani doktor, niech się pani nie uzajmie. To ktoś bliski. Nie raczyliście mi nawet powiedzieć, że ona żyje. Ani wtedy jej zawiadomić o tym, że jestem w Lakrze i co teraz, co? Maria Smolik, tak? Obca osoba, wdowa po Smoliku, wdowa po Bednarku. Powiedz sam, cośmy mieli zrobić? Wszystko się poplątało, cholera. Czegoś prowadzi do bunkra mierniczych. Jakaś wsypa. Twój numer. 20 000 20.
ten Szeska! Na luz! Teraz! Hej, piwa! Na luz, to szwanąd! No? A? Na, und jetzt die Wahrheit, Matula. Wie war es? Ich weiß nichts. Ich verstehe endlich nicht, worüber es geht. Bitte tragen Sie mich. Wer hat ins Revier Lebensmittel und Medikamenten getragen? Du hast Lebensmittel und Medikamenten ins Revier getragen. Reinigen Lebensmittel. Was ist das? Eier, Butter, Wurst. Eier, Butter, nicht. Wurst, ja. Was für Wurst? So gewöhnlich, Lagerwurst. Lüge! Und der Sturmführer! Du wirst uns schon die ganze Wahrheit aussinken. Jeden Tag kam sie zu euch, zu dir. Sie nahmen nur die Flagge, ich kann es gar nicht. Hör mal zu, Matula. Wir wissen, dass du nicht schuldig bist. An dem, was passiert ist. Du bist doch ein anständiger Kerl. Hast doch selbst vor dem Lager den schwarzen Handel getrieben. Hast Erfahrung. Könntest sogar den Freispruch verdienen. Sag uns nur, was du über die Kontakte der Vermesser mit den Zivilisten weißt. Wir arbeiten auf dem bewachten Gebiet. Die Zivilisten dürfen nicht rein. Und das? Kennst du? So ein Vermögen. Jesus Maria. Ich möchte das nicht so machen. Wenn das Ziel wäre, hätte das eingegraben. Oder nein, ich möchte eine Kiste mit einem doppelten Boden fabrizieren. Ohne Cessigati, Guppi. Ich wollte dich retten, aber du magst lieber die Galgen. Wer ist Idiot oder macht das uns Idioten? Und du achtest nichts? Znowu przywieźli partię cywilów. Macie. Tylko uważajcie. A co z misiem? Przyznaję. Niedługo cały Śląsk przeprowadza nam do bunkra. Dlaczego nic nie mówicie? Zależy wam na cywilach, na obcych ludziach. Chcecie za nich iść pod ściankę?
razem jesteście uratowani. Zostaniecie przeniesieni do Birkenau. Wtedy ojciec z tym przyjacielem uciekł z Polski do Hiszpanii. Tam był w wojsku razem z ludźmi różnych narodowości. Ojciec bił się do samego końca. Proszę pana, jak się nazywa ta miejscowość? Szybciej, Henryk, czekają na nas. Proszę pana, gdzie my jesteśmy? Kto wreszcie? Dla ciebie wystarczy Adam. Też z Hiszpanii? Nie, od elektryków. Patrz, wybierają nowe Sonder. Mało im ciągle ludzi do obsługi krematoriów. Bitte nicht ungeduldig werden. Es wird niemand etwas verloren gehen. Jeder bekommt seins. Ja. Das Mädchen hat Angst vor Ihnen. Ha? Bitte, mein Kind, komm mit. Komm. Thank you.
Oto masz Adama. To ty jesteś, Henryk Matula. Ja? Wiesz, na co się decydujesz? Wiem. Wydajcie prawdziwą robotę. Co masz na myśli? Walkę z SS, co mamy do stracenia. Zawsze coś mamy. Mówisz walkę wedle ciebie. Jak walczyć? W jaki sposób? No, wyrwać się z obozu. Dotrzeć do partyzantki. Jak umierać, to z sensem. Taki plan właśnie realizujemy. Ale teraz, posłuchaj, teraz usuwamy z Lagrowy stanowisk bandziorów, kryminalistów i zdrajców. Wysuwamy swoich ludzi politycznych. Właśnie przychodzi do nas teraz Henryk Matula, można powiedzieć, kandydat na komunistę. Można powiedzieć na pewno. Przede wszystkim Henryk Matula zna doskonale niemiecki. Jest twardy, a dla SS figuruje, że siedzi w lagrze od spekulacji. Zgadza się. Ale rwie się do prawdziwej roboty. A co mam robić? Będziesz blokowym Birkenau. Nie nadaje się do tego. Słuchaj, Henryk. Będziemy razem. Na bloku jest Bolek z chłopakami. Ja mam na głowie Zonder i grupy żydowskie. Pomożesz mi. Więc co? Rozumiem. Boisz się odpowiedzialności. Ale my mamy do ciebie zaufanie. No, dobijemy targu. Teraz łap Wiktora i pogadaj z nim. Mam jeszcze jedną sprawę. Hast du verstanden? Oui, j'ai compris. Ihr beide werdet bei der Organisierung der Selbstverteidigung und der Verbindung zwischen den Gruppen helfen. Der Wirt platzte. Es gab eine große Unterredung. Die SS bereitet im Falle der nahen Front die Liquidierung des Lagers und die Verwischung der Spuren vor. Was heißt Liquidierung? Ganz einfach, die Häftlinge ins Gas und das Lager den Boden gleich. Sage dem Bolek, dass wir für ihn die Flucht vorbereiten. Przyjdę do ciebie na blok, pogadamy. Achtung! Ja zostanę blokowym. Idź do Gońgo i powiedz, że nie nadaje się na blokowanie. Halt! Oh, Czerny, lebst du noch? Jawohl, Herr Oberkommandant! Das freut mich. Abmarschieren! Wydaje się, że krwawy Józek czegoś od nas chce. Cholera jasna. Ty, nowy blokowy. A. Przyjdź ze swoim blokführerem. Popijemy sobie. Będziesz tam. Twoja wola, jak chcesz. Gotowi się zmówić przeciw tobie. Musisz teraz uważać, stary. Na to życie. Kreblówka, psia krew. Całymi dniami tak siedzą i listy piszą, jak im tu dobrze. Usypiają ich. Mhm, to lepszy tryk. Wiecie, co się tam dymi? Wizni! To zależy, pro kogo se kołzi. Daj im spokój. Ten! Matula! Zastanów się. Ja mam czas. Ja poczekam. Proszę się, dziadu. Dalej do szeregu. Ustawiać się. Razem ustawiać się. Uwaga. Thank you.
to było po raz ostatni. Chcecie więcej chleba, organizujcie w magazynie. Tak jest, panie Blokowy. Kolację będę wydawał sam. Tak jest. Panie Blokowy, melduję posłusznie, że za 3 minuty jesteśmy fertyli ze sprzątaniem. Nic się nie bójcie, wszystko będzie w porządku. Trzeba tu będzie zorganizować więcej koców i słomy. Panie Blokowy, to się więcej nie powtórzy. Pana poprzednik kazał nam tak wiedzieć. Trzeba tu będzie postawić dwupiętrową pryczę. Gdzie wolisz spać? Na dole, bo lubię wygodnie. Jawohl. Warum meldest du dich nicht, du Hund? In Blog ein Saustall und er sitzt hier. Häftling Nummer 20.020 mit... Quatsch. Was bist du für einer? Politisch, ja? Nein, Herr Blockführer, Kaufmann. Kaufmann? Ja, man hat so ein bisschen geschmuggelt. Herr Blockführer, warum stehen bitte sitzen? Etwas ausruhen. Ich werde gleich etwas Gutes finden. Panie Blokowy, trzeba iść na lagier i zorganizować drzewa. Pana poprzednik ciągle hajcował i hajcował w piecu, a nasz Blockführer lubi ciepło. Martwi mnie. Więc gdzie to drzewo się organizuje? No drzewo. Czekaj, co? Jeden z Dachdeckerów ma pana zabrać na kobiecy. Ma się tam kogoś. Razy się pytała, kim jest jej opiekun, że musiałam jej powiedzieć, że jest to ktoś, kto znał jej męża. No idź już. Za parę minut przyjdę po ciebie. Henryk! Czego nie napisałeś? Bo ja nie żyję. Uratowali mnie. Dali mi nazwisko zmarłego. Żyje inny Henryk Matula. Boże. Opowiem ci to kiedyś dokładnie. Po coś mnie wyciągnął z tyfusu. Maryjko. Obelka na lagrze! Będziesz przeniesiona na cygański. Będziemy się mogli widywać. Będziesz blisko mnie. Nie chcę być muzułmanką. Prędzej. Nie chcę. Prędzej. Więc jeszcze raz. Po lewej ręce masz lasek, po prawej grupę drzew. Idziesz tędy, bliżej lasku. Tu teren się nieco obniża, masz mokradła i stawy. Dochodzisz do grobli z dębami. I tu zaraz masz Königsgraben. Kanałem idziesz do Wisły, przepływasz tu i w tym miejscu jest punkt. Tu nasi będą czekali na ciebie przez 3 noce z kolei. Hasło pamiętasz i wszystko? Nareszcie. Kto idzie ze mną? Tak jak było postanowione, idziecie we trzech. Żadnych zmian. A tu? Masz ostatnie meldunki. To i cholernie ważny dokument. To jest plan nowego krematorium i obliczenie wydajności komór gazowych. Niech oni sobie tam to wszystko podliczą, pomnożą, dodadzą. Może wreszcie uwierzą, że to nie tylko o Żydów chodzi. Zostaw. Będziesz miał wszystko w mylinie. Ubranie, dokumenty i to. To nie dla niego. To dla was.
Musimy za wszelką cenę zrobić fotki ludzi. Ludzi, nie martwych obiektów. Oni tam na wolności nie wierzą nam. Musicie nauczyć się z tym obchodzić. A ty, jak tylko dojdziesz do naszych i złapiesz kontakt, musisz przygotować wszystko do następnych ucieczek. Heniu, czego masz taką smutną minę? Fajny z ciebie chłop, tylko straszny ponurak. Zdali nas, ale jego najwięcej. Do bloku z nim! Uważaj, Henryk, nie wolno! Do bloku! Gorąca kawa. Uciekli. Ale mi zdrowo przypieprzyli. Bolek jest już daleko. Nie znajdą go. Podnieś. Nie mają Wolka. Nie będą go mieli.
Ihr habt Schwein, dass wir heute keine Zeit mehr haben. Ihr geht auf Transport. Jedete na Transport. Ihr müsst doch schließlich selbst verstehen, dass hier kein Platz für ein Familienlager ist. Tade neni misto na rodinny tabor. Ihr könnt alle eure Klamotten mitnehmen. Możecie wziąć z sobą wszystkie obleki. Wszystko kłamstwo. Ihr fahrt mit Familie. Hinten in den Baracken bekommt ihr Verpflegung für 3 Tage. Alle, die sich nicht wohlfühlen, begeben sich zum Lagerarzt. Sie werden dort ärztlich untersucht und bekommen Medikamente. Alles aufladen! Alles aufladen! Ich muss das alles meiner Frau schreiben. Machen Sie auf. Meiden Sie den Durchzug. Prüfen Sie weiter. Nur ein Kontakt mit meiner Frau erlaubt mir, das alles durchzuhalten. Die arme Frau versteht nicht, was es heißt, Befehl ist Pflicht. Ja, ich wundere mich auch, Herr Obersturmbannführer. Wie halten Sie das alles aus? Diesen Menschen gegenüber. Menschen? Wenn ich daran glauben sollte, dass das Menschen sind, so wie ich oder sogar wie Sie, müsste ich mir in den Schädel knallen. Das ist doch Annus Mundi. Annus Mundi. Eine große Weltreinigung. Zbierajcie się, kobiety. Szybciej. Szybciej. Proszę się rozbierać.
samo przed rokiem zginęła moja żona. Są, proszę państwa, autentyczne zdjęcia z rampy robione przez nieznanego SS-mana, prawdopodobnie na polecenie Himmlera. Znaleziono je w Czechosłowacji. Proszę, proszę bardzo. And these are authentic photographs taken on the ramp by an unknown SS-man, probably on Himmler's orders. They were found in Czechoslovakia. Te szyny, które państwo widzą, to właśnie jest rampa, gdzie przyjmowano transporty. Segregowano kobiety, mężczyzn osobno. Młodych, zdrowych kierowano do pracy w lagrze, reszta szła do komór gazowych. This is the ramp. This is where the transports came in and the men and women were separated. Young were taking to working and the rest to the gas chambers. Jak się nazywał pani ojciec? Stein. Jakub Stein. Ale dlaczego pan mnie? Pan go znał? Co panu? Nie, nic. Pan był w tym obozie. Pan tu siedział. Byłem. Ach, kolegę, ich warte auf dich. Siehste? Man muss mit uns zusammenhalten. Hier auch kann man leben. Rosit. Ich hole sie gleich. Przebaczyłeś? Powiedz, gdybyśmy wyszli cało, zapomniałeś. Chciałabym wiedzieć, czy nie czujesz do mnie nienawiści. Byłoby mi lżej,
Co to ma za znaczenie? Tutaj. Jak kiedyś. Dobrze ci tam? Świetnie. Cyganiątka są urocze. A jak się tobie powodzi, Blokowy? Zostałem Blokowym, bo mi kazali. Zrozum, trzeba gdzie się da odbierać władzę kryminalistom. Znów się w coś wtrącasz. Durniu, kochany. Matula! Ist etwas passiert? Was ist denn los? Hast du mir einen Hasen eingejagt? Hör mal zu, weißt du schon das Neueste? Nein. Die Engländer landeten in Frankreich, in der Normandie. Eine Riesenaktion vom Meer und aus der Luft. Es geht los. Außerdem kam die Bestätigung, dass unsere Meldung über die Liquidierung des Lagers gut angekommen ist. Die Alliierten funkten an die Nazi eine Warnung. Do domu idziemy. Hitler kaput. Henryk, prędko rewizja w baraku. Wujek wywala wszystko do góry nogami. You're so schweine. Mist für Kommunisten. Ihr glaubt, wir haben schon verloren, ne? Nee. Dafür hat eine neue Waffe. Die wird euch noch zeigen. Ordnung muss sein! Was freut dich? Ha? Lachst du wieder das Mann? Ich lache gar nicht, Herr Blockführer. Du bist der polnische Bandit, ja? Ich weiß. Leg mir die Schiffel! Los! Los! Ha! Blockälteste. Fein! Diesen Ludern! 25er Marsch. Ja? Nie napinaj się. Wolniej dupa. Głośno krzycz. Przy okazji nakryłem sztubowego. Henryk! Amerykanie zajęli Rzym! Wojska polskie maszują na Berlin! Ruhe! Ruhe! Das Ganze antreten zum Appell! Los! Dass mir hier niemand vergisst, dass hier ein Konzentrationslager ist. Ein deutsches Lager. Bliżej stąd do komina niż do Normandii. 30 zapisało mu majątek, a żyje tylko jeden. Sprawiać obydwu. Siedź.
dostałeś od bogatych Żydów zapisy. Akurat wszyscy zginęli. Że ja tylko ten. Jak to jest? Nie moja sprawa, Blokowy, bo umierali tyle. Temu dawałem uczciwie zupę i chleb. No niech sam powie. Niech pan Bóg błogosławi. Dobre serce pana Sztubowego. Mam pieniądze w Anglii. Odwdzięczę się. Skumaleś się z krwawym Józkiem. Najpierw zapis, potem pałą w leb. Nic mi, Blokowy, nie zrobisz. Nie groź. Będziesz cicho i ja będę cicho. Wie się nie jedno. Ucieczki. Meldonecki. Czarny stale Polak żelazi, wiadomo po co. Czarny wyjdź. Samy wyjdź także. Słuchaj no, kumpel. Ale masz ludzi. Twój Sztubowy chce do mnie przejść. Ryskuje na ciebie, na Czarnego. Dziwne rzeczy opowiada. A ja bym mu łeb ukręcił. Wiadomo, krwawy Józek, spec. Ej, Czarny. Czarny, my się za dobrze znamy. Blokowy, Sztubowego szlak trafił. Nie żyje. Mocny chłop z ciebie. Kto by pomyślał? Będą z ciebie jeszcze ludzie, Czerwony Blokowy. Weź sobie buty od rotmistrza. Zaniosę do Meliny. Pasują jak ulam. Wejdziecie do Meliny przed samym powrotem. Musicie tam przeczekać 2 doby, zanim odwołają alarm i zdejmą posterunki. Druty śmiało tnijcie. Za Meksykiem są bez prądu. W razie czego pociągniesz za dzyndzyk i prześwietlisz taśmę. Kapujesz? Byle tylko fotki doszły do Anglicy, pofajdają się z wrażenia i przyślą kilka eskadr. Żadnych głupstw. To chodźcie już. No, zjowo dobrowo. Do świdenia. Wierzysz, że przyślił parę eskadr? Wierzę. Cholera jasna, Rosjanie do Bugu dochodzą na zachodzie, akcja, my w proszku. Czarnego nie ma. Nie, nie ma. Trzeba zobaczyć na Melinie. Przecież nie rozpłynął się w powietrzu. Na punkt nie doszedł. Nie złapali go. Nie rozumiem. Przecież mieli przeczekać 2 noce. Dlaczego poszli od razu? A nie wiem, dlaczego poszli od razu. Nie wiem. A może wiesz, jak to się dzieje, że pan Matula, Blokowy, zadaje się z kryminalistami, nosi im wódę i papierosy? Przecież ma tam żonę. Już to do was doszło, tak? No, nie spisałeś się. A na ciebie ludzie patrzą. Samek, macie plastik dla Zonder. Wiesz, komu dać. A ty chciałeś wojować. Może będzie okazja szybciej niż myślisz. W naszym planie samoobrony Zonder ma do odegrania wielką rolę. A ty jesteś
inżynier. Musisz za wszelką cenę zbadać instalacje w krematorium i możliwość wysadzenia komór w powietrze. A jak z tymi kobietami? Mamy teraz okazję, można by jakąś grupę zaufanych kobiet wsadzić do Unionu. Abtreten! Idziemy? Idziemy. No i co? W żaden sposób nie mogłem dojść do Meliny. Dobrze, że jedziesz, że się nie boisz. Ciekawe, co? To dobrze, to bardzo dobrze. Trzymajcie się mnie, wszystko pokażę. Hartung! Links! Niedaleko, najwyżej kilometr. Na drutach w dzień czasem nie ma prądu. Podłączenie pod tamtym słupem. Kommandant, Hauptmann der Königlichen Belgischen Armee, Professeur Jean Dubec und Kollegen. Professor de la Polytechnique de Liège, Henri Press. Van Meyer. Wir melden, dass unsere Landsleute uns zu verantwortlicher Transportälteste gewählt haben. Es sind Kranke und Kinder. Wir bitten herzlichst um Kaffee. Zuerst werdet ihr baden. Nachher gibt's Kaffee. Sagen Sie den Leuten, sie sollen sich beeilen. Es ist schon spät, nicht wahr? Wir alle sind müde. Bitte treten Sie in den Waschraum ein. Frauen und Kinder zuerst. Maintenant, les femmes et les enfants vont prendre leur bain. Po kąpieli dostaniecie kawę. Parle français ici. Monsieur, ma fille est enrhumée. Elle ne peut pas prendre de bain. Qu'est-ce que je dois faire? Zamek. Je ne sais pas, madame. Thank you.
Proszę się rozbierać. Proszę się rozbierać. Do naga. Proszę się nie wstydzić. Kąpać się będziecie same. Wstydźcie tak, uważajcie się, róbcie coś. Buciki proszę ustawiać parami. Aber zu lange gedauert. Hilfen! Schnell! Los! 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 Tutaj masz tablicę rozdzielczą, bezpieczniki. 5 pieców, każdy po 3 retorty. Do każdej wystarczy po jednej puszce z prochem. A tędy biegnie instalacja elektryczna. Można zrobić, ale ładunek musi iść po lenisku. Uwaga! Achtung! Und hat einen goldenen Zahn gelassen. Weg mit ihm! Schnaps! Wie ist er? Wie ist er? Scheiße, wie ist er? Alle in den Kamin. Alle! Nur Gras. Ich weiß alles. Bart, was kannst du wissen? Ich weiß. Das ganze Lager wird verbrannt. Alle Zeugen werden... Alle Zeugen, dann auch du. Ich bin Reichsdeutsch. Ich kann nur erschossen werden. Schnaps her, was sage ich euch? Ja, na, Wodka! Habt ihr gehört? Bum, 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 bum. Wir haben den Führer beschimpft. Aber der Führer weiß schon Bescheid. Jede Spur wird hier verschwinden. Bleibt nur schöne grüne Wiese. Ja, dieses Lager, nie mehr Lager. Thank you.
prawdę, że mamy caluteńką godzinę dla siebie. Maryjka, chcę ci coś powiedzieć. Mów. Chodzi o poważne sprawy. Mów, słuchaj. Chcę, żebyś poszła do Union. Wiesz, do tej fabryki zbrojeniowej. Wiem. Trzeba tam jak najwięcej ludzi. Musimy się przygotować do obrony. Po co te niemądre zabawy? Do nas biją się miliony żołnierzy. I oni to już załatwią. A nie myślę narażać się właśnie teraz. Henryk. Jesteśmy ocaleni. Nie psujmy Panu Bogu rachunku. Każdy cholera myśli, że już jest ocalony. Co ja mam robić według ciebie? Chcę, żebyś poszła do Unii. Dłużej sam. Urządzili mnie. Ale mnie urządzili. Podnieś wyżnie. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze trochę. Zostawmy. Musicie mnie jakoś zamelinować. Nie wrócę. Nie mogę cię tu ukrywać. Musisz wracać do Meliny. Nie możesz. On nie może. Więc mam zdychać, co? Już wam jestem niepotrzebny. Wracaj do Meliny, Samek cię odprowadzi. Odpoczniesz, spróbujesz jeszcze raz. Wróciłeś do lagru? Tak sobie chodzisz tam i z powrotem? Wy myślicie Józek bandyta, krwawy pies. A mój ojciec był cholewkarzem i siedział, bo był u czerwonych. Samek, idziemy. Ja nie powiem nic nikomu. A jakby co, pamiętaj. Poświadczysz. Samek odebrał mu rolkę. Poślecie chyba inną drogą. A tu masz szkic czwartego krematorium. Cholerna sytuacja. Nasi czekali na niego na punkcie. On ładzi po lagrze, lada chwilę go może ktoś sypnąć. Nie sypną, możesz mi wierzyć. Daj spokój, to nie sprawa wiary. Życie setek naszych ludzi zawisło na włosku. Jak go złapią i wezmą w obroty, to przy tym stanie. Słuchaj, musi wyjść z lagru. Jutro, no, najdalej pojutrze. To ostatni termin. Dzisiaj mam łącznika do Bolka. Powiem, żeby trzymali jeszcze punkt. A jak się nie uda? Będziesz musiał sam rozstrzygnąć, co masz robić. Ogól się. Wyglądasz jak trup. Czarny. Dziś w nad...
Niemcy czekają na ciebie. Musisz wyrywać. Rosjanie są już w Polsce za Bugiem. Próbowałem. Nie wyszło. Nie mam już siły. Musisz wiać, bo Lech waruje na punkcie. A może by lepiej zameldować się na Politische? Tak zdechnę i tak. Byleby prędzej. Nie chcę gnili miesiącami w tej loże. Nie mów tak, nie wolno. Nic się nie bój, stary. Sam widzisz, że cały lager ci pomaga. Tutaj sami swoi. Czarny. Albo weźmiesz się w kupę i wyjdziesz dziś w nocy. No to zabijaj. Na co czekasz? Jakie nowiny? Świetne, prawda? Myślałaś o tym, co ci mówiłem? Zupełnie nie. Maryjko. Nic z tego. Cyganiątek nie opuszczę. Za nic na świecie. Maryjko. No. Lo che il destro è questo per Charlie. Basta, abbiamo fatto la colletta tra di noi. Auguri. Grazie. O Czarnym, o Adamie i o samku Rubinie pośrodku tego wszystkiego. Ty dobrze wiesz, co mówił Adam. Się do tego nie wtrącaj. To moja sprawa. Czarny. Uciekł, rozumiesz? Na pewno. Malowany wózek, para starych koni. Pojadę daleko, nikt mnie nie dogoni. Pojadę daleko, po ubitej pustce. Tam, gdzie stoi mała chatka, na koguciej nóżce. Mamy wiadomość, Kompolka. No. Czarny jest już w bezpiecznym miejscu. Wszystko w porządku. Ciekaw jestem, co on teraz może robić. A co ty byś zrobił na jego miejscu? Wziąłbym muchę. Jak to wziąłbym muchę? Na pstrąga. Jesteś nareszcie sam. Idziesz sobie po kamieniach, rzucasz. A ten drań bije. A ja bym sobie poszedł wolniutko spacerkiem. Wstąpiłbym sobie do kafejki. Jedziecie z rodzinami. Ihr könnt alle eure Klamotten mitnehmen.
Ihr müsst doch schließlich selbst verstehen, dass hier kein Platz für ein Familienlager ist. Tu nie miejsce na obóz rodzinny. Malowany wózek para stary koni, pojadę daleko, nikt mnie nie dogoni. Pojadę daleko po ubitej drusce, tam gdzie ginęła chatka na kogusie. Idziemy w transport do Rzeszy. Przyszliśmy się pożegnać. Prędzej, chłopaki, prędzej! Schau mal das an. Der Wirt sagte mir, dass in der nächsten Zeit alle Polen und Russen ins Reich gehen. Die Politische hat Angst vor einer Aufruhr. Sie bekam eins abgewischt, wegen des Durchsickerns unserer Nachrichten. London gab wieder ein Kommuniqué heraus über die Liquidierung des Lagers. Die Alliierten drohten. No i co z tego? Sytuacja po upadku powstania jest jasna. Nie możemy liczyć na pomoc z zewnątrz. To będziemy sami. Z kim? Z chorymi? Z kobietami? Z dziećmi? Ale? Wiktor! Na telefonę! Was ist los? Mensch, mach dich fertig. Du gehst mit dem Transport. Nein. Ich fahre nicht. Sage, dass du mich nicht gefunden hast. Ich rühre mich nicht. Ich kann doch nicht einfach das Lager liegen lassen. Der Wirt wird mir doch heraushelfen. Melina ist wolna. Niech wieje przez Meksyk. Unmöglich. Mich werden sie suchen, bis sie mich finden. To fakt. Politische nie wypuści go z rąk. Wiktor, SS idzie po ciebie. Der Schreiber des Obersturmbannführers wird sofort hier. Gehen wir. Ich unterstehe ausschließlich dem Befehl des Obersturmbannführers Wirt. Und Herr Obersturmbannführer hat mir nicht befohlen, irgendwo hinzugehen. Quatsch! Mach, dass du rauskommst! Lecę po Paula. Zaczekaj. Nach links. Herr Obersturmbannführer, Viktor hat man soeben zum Transport abgeholt. Was? Machen Sie weiter. 10% zur Arbeit, Rest Sonderbehandlung. Ja. Der Viktor muss hier bleiben. Warum? Ich brauche ihn doch. Kümmern Sie sich doch gefälligst um Ihren eigenen Kram. Einsteigen in den Wagen. Los, hast du gehört? Tempo! Wszystko diabli biorą. Uprzedzili nas ścierba. Thank you.
ist noch nicht alles aus. Wir drehen das Blatt noch um. It's incredible. You never realize until you see something for yourself what it really means. Everybody ought to be told about this. Why don't you publish your memoirs? I am not a writer. I have no desire to return towards that. Yeah, I guess you're right. Those times are over now. We've got politicians for politics and generals for wars. Let them bother their heads. Hello there. Here I am. Fine. And it's high time, too. Julie, let's go. Goodbye. Goodbye. Dziękuję. Dziękuję panu za wszystko. Do widzenia. Przecież mój ojciec ukrywał się we Francji pod zupełnie innym, obcym nazwiskiem. Tutaj mógł się zupełnie inaczej nazywać. Jak? Nie wiem. Nie wiem, ale będę szukała, aż znajdę. Julie! Nie znam pana adresu. Julie! Zaraz! Proszę. Ja muszę jeszcze pana zobaczyć. Muszę. Julie, come on, quickly! Italiano. Ora non posso. Vengo più tardi al bagno. Słyszałeś? Część Zonder idzie w transport. 200 chłopa. Ot tak sobie raz mi z innymi. Czy ja wiem? Widzisz, spisują nas. Idziemy na transport razem z innymi. Widzisz, jak krakałeś? No i co? Baliśmy się, że to gaz. Ale tu się wykąpiemy, zostaniemy świeże ubrania i będziemy nocować na lagrze. Koniec naszej roboty. To już prawie jak wolność. Może to i dobrze, że jedziecie w transport. Nie moglibyśmy wam pomóc. Musielibyście sami. Obeszło się, co? Achtung! Na, was denn? Immer noch nicht fertig? Mensch, schneller! Heute Nacht fahrt ihr doch ab? Na, Kinder, Tempo, los! Wiali z transportu, za dużo wiedzą. Synek. Myślę o Terezjensztacie i o cygańskim. Człowieku, śpi, są na lagrze. Tutaj nic im nie zrobią, będą się bali. Zonder zbyt dobrze zna metody SS. Gott sei Dank. Frische Luft. Nessuno se l'aspettava. Mentre dormivano, quelli gettarono dentro gas. Quelli gridano orribilmente, ma gas è stato molto, molto.
Co robicie? Przecież wiesz, nie wolno nikomu z nas bez decyzji. Reszta Zonder jest zawiadomiona i czeka. Zrozumcie, w tej sytuacji może się bronić tylko bezpośrednio zagrożony. Oni muszą to sami. Nie mogą być sami. Idę z Samkiem. Mnie nie możesz tego zabronić. No, to już. Sami, nie sami. Na nas czas. Dziś święto kucek, zbręt. Nożyce są, granatów trochę jest. Palić będzie czym. Zaczynamy. Wykopywać. Zawiadomić ludzi na placu. Tygrys. Boże, mocny, żeby takich pistoletów więcej. Wszyscy wiecie, co macie robić? A pozostali? Mniej więcej. Brać granaty i broń, wychodzić na plac. Kto zlikwiduje RKM na wyżce? Ja. Dobra. Wy wrzucicie granaty do bufetu SS. Teraz tam są wszyscy. Twój strzał będzie sygnałem. Ja poprowadzę wszystkich bez broni za druty. Reszta należy do was. No.
osobno. Przez las. Do Wisły. Każdy osobno. Czekać. Rozbiegać się! Przez las do Wisły. Każdy osobno. Rozbiegać się! Do Wisły. Czekać.